Siemanko, z tej strony Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj gierka, na którą padłem przeglądając moje dyskietki. Poszukałem czegoś na materiał i ten tytuł mi się rzucił w oczy i od razu mi się skojarzyło, że to jest coś w klimatach gierki Monstrum, którą parę dni temu wrzuciłem na swój kanał, która jest zajebista, świetna, superacka, która jest mega fajną produkcją z ASF-u. I skojarzyło mi się, że Robal to są te same klimaty, jeżeli chodzi o grę. I nie pamiętałem kompletnie, jak to tam było rozwiązane, jak była gierka stworzona, jaką miała grafę, grywalność, więc postanowiłem odpalić. No i zobaczcie sami. Zapraszam do obejrzenia. Gierkę załadowałem sobie z dyskietki. Jakoś ostatnio mam pecha na trafianie gierek na SI od USD, bo mega dużo, które chciałem zobaczyć, mi się po prostu nie ładują. Dobra, mamy menu tytułowe Robala. W porównaniu do Monstrum dupy nie urywa. Słabiutkie strasznie. Ok, wciskamy start. Dobra. Mamy jakieś takie zapowiedź planszy, ale trochę to długo trwało. Ok, wygląda słabiutko na pierwszy rzut oka, jak Pac-Man. Ciula to, że wszystko jest na jednym ekranie. Beznadziejnie. Jest to malutkie, trzeba wytężać wzrok i powiem wam, że jeżeli wszystkie levele będą na jednym ekranie, to słabiutko. Dobra, spróbujemy ogarnąć pierwszą planszę, zobaczymy, jak będą wyglądać kolejne, czy dojdą jakieś elementy w stylu Monstrum, czyli tuneli, mostów, jakieś takie trawy przyspieszające. No nie mówię, że ma być to samo, tylko coś na zasadzie jakichś dodatków, które urozmaicą nam samą rozgrywkę. Ale pierwsze wrażenie jest z dupy. Nie wygląda to dobrze. A odwzorowanie tego levelu jest chyba identyczne jak w Pac-Manie planszy. Jeżeli chodzi o samego węża, no to wydłuża się na tej samej zasadzie co w Monstrum, czyli chyba dwie kropki to jeden segment węża się wydłuża. Ale ja pierdzielę, do Monstrum to się w ogóle nie umywa i Mirage takie gówno wypuścił? Znaczy gówno, dobra, jeszcze nie osądzajmy gierki, bo dopiero pierwszy level, ale wygląda to słabiutko. Nie grałem w to, nie kojarzę przynajmniej, jak miałem te 11-12 lat, ale no nie wiem, czy będę w stanie tą gierkę polecić, bo wygląda na zrobioną na totalnie na odpierdziel. No nic, ale zostały mi ostatnie trzy kropeczki, zaraz je zbierzemy. Tu nie ma żadnej kratki ściekowej, do której musimy się udać, także podejrzewam, że jak tą ostatnią kropkę dybnę, no to już będzie następny level. Zgadza się. Wąż się skrócił. I co? I level 2. Ten efekcik nie przemawia do mnie, za długo to trwa. Ja się szybko denerwuję przy takich rzeczach. No urozmaicili, że dodali dodatkowy tor na zewnątrz, taki długi. Słabo, no ale dobra. Dalej mam nadzieję, że kolejne levele będą lepsze. Zobaczymy. Spróbujemy tego ogarnąć bez skuchy, chociaż mamy 6 żyć aż tak, że to jest sporo. A, jeszcze jest jedno ważne pytanie. Czy jak ugryzę się w ogon, to zaczynam samą główką od momentu, w którym skończyłem, czyli z daną ilością kropek, czy wszystkie kropki się na nowo pojawią? To tu jestem ciekawy. Ciekawy tego. Chyba zdupcyłem, bo na tyle długi już jestem, że idąc zewnętrznym torem, a mając tylko jedno wejście na ten tor od góry, będę za długi, chyba się ciapnę. To już jest chyba pozamiatane. Tak mi się wydaje. No, na stówę. Dobra, to stracimy teraz pierwsze życie. No, nie ma szansy, żeby to się rozwinęło. Ale przynajmniej przekonamy się, co się dzieje po stracie życia. Wąż się skraca, zostało nam parę kropek i w Monstrum zaczynaliśmy dokładnie w tym samym miejscu, samą główką. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Dobra, jest komunikat, straciłem życie. To jest z dupy. To trwa za długo, to powinno być dużo szybciej. Zamysł był fajny, ale powinno się dużo szybciej to robić. Ok, czyli sama główka i kropeczki, te, które nam zostały, czy tak samo jak w Monstrum, czyli będzie banalne do przejścia. Dobra, zaskoczcie mnie kolejnym levelem, bo na razie jest słabiutko. Następny etap. Uwaga, znowu czekamy. Do dupy to nam maksymalnie jest.
Dobra, dokładnie ten sam level co poprzedni, tylko że nie mamy wejścia tylko i wyłącznie z góry, tylko mamy jeszcze po lewej i po prawej wejście. W ten sposób projektując levele, to w tej grze można się spodziewać ich 1500, jak będą się różnić takimi subtelnymi detalami. Zaczynam się irytować, grając w to. Nie no, postaram się już do 5 levelu dojść, ale już mi zaczyna słabić ta gierka. Zero jakiegoś pomysłu, jakiejś koncepcji na grę. Ja rozumiem, że Pac-Mana, którego zrobili, nie wiem, na początku lat 80., no to tam dupy nie urywało, jeżeli chodzi o różnorodność tych kolejnych plansz, a tam chyba właściwie w Pac-Manie jedynce to chyba się te plansze były identyczne, powtarzały się, tylko stworków było chyba więcej, ale żeby tyle lat później zrobić taką kupę, gdzie Mirage naprawdę miał fajne gierki swoje i zdecydowali się wypuścić taki chłam. No dobra, parę kropek mi zostało, pewnie się dziabnę zaraz, ale no zobaczymy, co będzie w 4 levelu. Na razie żal.pl, jak to mówi moja starsza córa. No. O! To jest fajny patencik, bo przez chwilę chciałem się zastanowić, co zrobić. Zatrzymałem się, nie ruszałem joyem, a wąż po paru sekundach sam ruszył. Spoko. Fajny rodzaj utrudnienia. Dobra, tutaj się ciapniemy. Na razie taki malutki plusik tej gierki, jeden jedyny. Dobra, 5 żyć. Straciłem życie. Ostatnie kropeczki zbierzemy, zobaczymy następną planszę, ale nie mam już w ogóle zapału do grania. Nie podoba mi się ta gra. Pozwolę sobie na ocenę wcześniej. Jest słabiutka graficznie, słabiutka grywalnościowo. Autor poszedł na totalną łatwiznę, robiąc to wszystko na jednej planszy. Żal, żal na maksa. Dobra. Błagam cię, autorze, zaskocz mnie 4 etapem. Pokaż, że potrafiłeś pomyśleć nad jakimiś lepszymi planszami i rozwiązaniami w nich. To chyba te moje uderzenie w czoło jest chyba najlepszym komentarzem tego wszystkiego. Znowu malutka plansza jak ta pierwsza, tylko jest takie dwutorowo jakby robione. Nie, nie, nie. To trzeba mieć chyba być, trzeba być oazą spokoju i cierpliwości, żeby usiąść i pograć w tą gierkę aż do straty żyć, bo ja chyba zaraz wymięknę i zakończymy materiał. Poziomy niczym się nie różnią. Nic nie dochodzi, żadnych utrudnień, żadnych nowych rozwiązań, żadnej innowacji, nic. Do dupy. Jeżeli ktoś ma SJUSD, to może sobie spokojnie z karty SD tą gierkę skasować, bo nie ma najmniejszego sensu próbować jej odpalać i lukać, co to jest. Nie wiem, nie wierzę, że jest osoba, której ta gra się spodoba. Dobra, tutaj się dziabnę, ale to przynajmniej zbierzemy ostatnie kropeczki. I teraz czekamy, aż przeleci sobie kurtynka. Ja jestem nerwus, mnie takie rzeczy wkurzają, że trzeba tyle czekać. Masakra. Ale dam radę. Dojdę do 5 levelu, dam radę. Zrobię to dla was. Tą kropkę trzeba wziąć ostatnio, bo tam jest ślepa dróżka. I Jaya do góry. Mamy 5 level. Tak, wiemy, 5, szybciej. No teraz widzę jedynym... nie wiem, nie nazwę tego utrudnieniem, ale to są te takie schodki, które są we wszystkich rogach i tutaj trzeba będzie troszkę joyem wywijać, ale proszę was. A ta kropka na środku to jest murek zwykły, czy to jest jakieś coś, co nie możemy w to walnąć? Nie wiem, nie będę na razie sprawdzał, ale chyba murek zwykły. Tak, zwykły murek. Walłem w to, nic się nie stało, także spoko. Znaczy spoko, no nie spoko, bo gdyby to była jakaś przeszkadzajka, no to na zasadzie trupiej czachy z Monstruma, no to byłoby to jakieś urozmaicenie. To jest po prostu
dalej głupie jeżdżenie i zbieranie kropek, nie? Do dupy. No, jest ten sam, to samo gówno, co w Monstrumie, jedyne gówno w Monstrumie, które było, że ja jeszcze nie dotknąłem tego ogonu, nie wpadłem na niego. Powinienem właściwie iść głową tuż za swoją dupą, a tutaj nam skuchę zrobiło i zabrało życie. Dobra, te parę kropek myślę ogarnę już za jednym pociągnięciem. Tą planszę przejdę, zobaczymy jeszcze szóstą, ale nie mam zamiaru grać w tą szóstą, tylko zobaczymy jak wygląda. Chociaż podejrzewam, że podobnie jak cała reszta. Generalnie jednak zdupcyłem. Nieważne, i tak kończymy. Generalnie totalnie gierki nie polecam. Takie paszkwile nie powinny się w ogóle pojawiać, bo przez takie gry komodorowcy się z nas śmiali. Monstrum sprawiło, że komodorowcy nam zazdrościli, a to sprawia, że się po prostu z nas śmieją. To nie powinno ujrzeć światła dziennego. Dramat, totalny dramat, dno, ocena 1 na 10. Nie puszczajcie tego, nie traćcie czasu. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście tutaj na filmiku, wystarczy wam za ocenę tej gry. Jeszcze zaliczę te trzy kropki i wciskamy reset, bo to nie ma sensu. Jeszcze tą ciśniemy na środek, tą ostatnią wziąć, bo to jest też jest w ślepym zaułku. Koniec. Zobaczymy sobie szóstą planszę i wciskamy resecik. Nie no. Autorze, brawa za świetną gierkę. Jest ok. Ale dzięki za obejrzenie. Jeżeli materiał się podobał, standardowo łapka w górę. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.